Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi ulubieńcami. Będą to ulubieńcy miesiąca kwietnia. Będzie to 5 rzeczy, 2 produkty kosmetyczne, 2 seriale i jedna taka rzecz, właśnie nowość dla mnie, mam dopiero do tygodnia, ale już polubiłam i wiem, że to pozostanie moim ulubieńcem przez wiele miesięcy. Dobrze, zacznijmy może od produktów kosmetycznych. Pierwszy będzie biosiaczkowy żel głęboko oczyszczający z Balneo Kosmetyki. Ten żel nie kupiłam sama, właściwie go dostałam na spotkaniu z Olgą z kanału Oleska TV i z Karoliną z Stylizację. Dziewczyny organizowały beauty tour i przyjechały do Krakowa. Miałam okazję je poznać i tam też były przedstawicielki właśnie Balneo Kosmetyki i każdej osobie rozdały taki drobny upominek. Mi się akurat trafił żel głęboko oczyszczający i odkąd go dostałam, to był początek kwietnia, 2 kwietnia, tak, to było, spotkanie było 2 kwietnia i od razu zaczęłam używać, bo byłam bardzo ciekawa i naprawdę polubiłam, bardzo dobrze oczyszcza twarz. Oczywiście najpierw wykonuję ten makijaż, potem myję tym właśnie żelem twarz i zauważyłam poprawę. Sądzę, że to oczywiście nie tylko pewnie tego żelu jest zasługa, natomiast on też miał swój udział tutaj. Zapach jest po prostu obłędny, taki powiedziałabym, to jest bodajże grapefruit, natomiast ja bym powiedziała, że to jest bardziej taki grapefruitowo-pomarańczowy zapach, bardzo ładny, można powiedzieć, że taki pobudzający, natomiast no ja używam to wieczorem przed pójściem spać. Produkt z tego, co patrzyłam na stronie, no kosztuje około 27 zł, czyli jak na, tutaj jest 200 ml, to jest dość sporo, natomiast jest warty swojej ceny i tutaj jeszcze mi została chyba połowa, natomiast podejrzewam, że jeżeli tylko mi się skończy, to zakupię kolejne opakowanie. I drugą rzeczą kosmetyczną to jest maseczka do włosów. To jest Bania Agafi, to jest rosyjska firma, to jest maseczka super silna, wzmocnienie, stymulacja włosów, wzrostu, przepraszam. Tutaj to jest bez parabenów i bez SLS-ów, skład jest naprawdę, naprawdę niesamowity. Już na, raz, dwa, trzy. Na czwartym miejscu mamy olej cedrowy. Potem jest ekstrakt z dębowego mchu, kolejny ekstrakt z korzenia szczodraka krokoszowatego, potem mamy sok aloe vera, ekstrakt z łupin cebuli, ekstrakt z szyszek czarnej olchy, organiczny olej z kiełków pszenicy, organiczny pszczeli wosk, organiczny olej lniany, no i tam jest też troszkę, jest alkohol, ale ogólnie naprawdę maska jest niesamowita. Tutaj ją się zostawia na 3 do 5 minut, więc ja ją stosuję tak trochę jak odżywkę po umyciu włosów szamponem, nakładam ją, w tym czasie nie wiem, albo robię ten makijaż, myję twarz, cokolwiek i właśnie po tych około 3-5 minutach ją zmywam. Włosy są takie po zmyciu tej maseczki, te włosy są takie miękkie, takie trochę takie zioło, pachną takimi trochę właśnie ziołami. Naprawdę dobra maseczka. To opakowanie to jest 100 ml, kosztuje 7 zł. Z tego, na dole dam Wam linka do sklepu, w którym ja to kupiłam, sklepu internetowego. Teraz też znalazłam w Krakowie w drogerii Jaśmin. Teraz oni tam mają bardzo dużo rosyjskich kosmetyków. Teraz jeśli chodzi o seriale, 2 seriale, o których wspominałam. Jeden to jest Arrow, Strzała. Tutaj całkiem przypadkiem zaczęłam oglądać. Osadam kiedyś zapytała, czy oglądam. Powiedziałam, że nie. Jeszcze nawet w tym samym dniu oglądałam pierwszy odcinek. Wciągnęło mnie niesamowicie. Historia opowiada o miliarderze, który wrócił z bezludnej wyspy po 5 latach i po prostu zmienił się w Arrow, w strzałę takiego Robin Hooda, który
zabija dobrych, zabija złych, przepraszam, pomaga dobrym, tak. No co mogę więcej powiedzieć, nie chcę zdradzać szczegółów, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądnięcia. I drugim filmem, przepraszam, nie filmem, tylko serialem jest Starcrossed. To jest taki troszkę, to jest o kosmitach, których statek rozbił się na Ziemi. No to jest taki trochę, powiedziałabym, młodzieżowy bardziej serial, bo to tutaj się głównymi bohaterami są licealiści. Taki luźny, bardzo, bardzo fajny serial. Idealny na przykład przed spaniem, jak czasami się kładę spać, chcę jeszcze coś oglądnąć, ale nie chcę się bardzo zastanawiać. Nie chcę, żeby mój mózg się po prostu wysilał jeszcze nad, nie wiem, tam jakimiś zagadkami czy czymś, to właśnie oglądam ten serial i też jest naprawdę niesamowity. A serial bardzo polecam, bo naprawdę przez kwiecień oglądałam wszystkie odcinki i naprawdę są godne polecenia. I ostatnią rzeczą, tak jak mówiłam, nowością jest wyciskarka, sokowirówka. Wszyscy wyciskają i ja też wyciskam. Pozazdrościłam dziewczynom, które wyciskały, pokazywały te pyszne soki świeżo wyciskane z owoców i warzyw. Stwierdziłam, że też chcę. No i zakupiłam. Tak, to jest dość malutka sokowirówka, taka idealna właśnie na jakieś jedną, dwie, trzy porcje soku. Tej pojemność, no to jest 0,8 litra, więc tego pojemnika na, tak powiem, na odpady, tam na resztki. Więc to jest stosunkowo mały, ale bardzo fajny, no daje radę. Już staram się codziennie wyciskać przynajmniej właśnie jedną szklankę jakiegoś świeżego soku z marchewki, jabłka, pomarańczy, czegokolwiek. Bardzo polecam wyciskanie świeżego soku, to jest dużo lepsze niż te wszystkie napoje kupowane w sklepach. Przynajmniej wiemy co pijemy, tak? Więc ogólnie no niekoniecznie taka sokowirówka, ale jakakolwiek, nawet stara, i tak się nada. Bo przynajmniej dostarczamy dużo, dużo witamin do naszego organizmu i wiem, że to jest właśnie potrzebne. Przynajmniej mi to było bardzo potrzebne. Dobrze, no to tyle. Wszystkie moje ulubieńce miesiąca kwietnia. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do kciuków w górę i do subskrypcji. I tymczasem do następnego. Pa!